Sławna dziewiąta symfonia mistrza z Bonn zwieńczyła tę niezwykłą muzyczną paradę. Jak ocenia ją jeden z głównych jej bohaterów, profesor Stanisław Wisłocki? Od wydawania opinii na temat festiwalu chyba nie pod właściwym adresem się pan zwraca, dlatego że ja nie mogę mieć zdania obiektywnego jako jeden z wykonawców tego festiwalu. Mogę natomiast mówić o tym, w jaki sposób nas publiczność poznańska przyjęła. To było coś wręcz wzruszającego. I życzyłbym sobie przez całą resztę mojego życia mieć na wszystkich koncertach tak gorącą publiczność, jaką mamy w Poznaniu. Wiosną 1953 roku przedstawił pan poznańskim melomanom także w tej samej sali koncertowej jako ówczesny szef miejscowej filharmonii wszystkie symfonie Beethovena, tyle że oczywiście w kilku miesiącach. Jakie widzi pan różnice, a jakie cechy wspólne tych obydwu wydarzeń? No więc cechą wspólną oczywiście sam kompozytor, prawda? Inna cecha wspólna, że no można w jakimś sensie porównać przygotowywanie tych symfonii wówczas z poznańską filharmonią, dlatego że myśmy teraz przygotowywali je również dla nagrań archiwalnych. Więc były te cykle tygodniowe pracy, w których wtedy dawaliśmy koncerty. My teraz w Katowicach robiliśmy nagrania archiwalne. Wszystko było rozłożone w czasie, a więc można było spokojniej się do każdej symfonii przymierzyć, spokojnie ją opracować, na ile czas nam wtedy w Poznaniu pozwalał. Różnica jest esencjonalna, polegająca na tym, że w tej chwili myśmy musieli jednak zdobyć się na kolosalny wysiłek, żeby podołać temu ciężarowi w ciągu jednego tygodnia. To jednak jest sprawa zupełnie bez precedensu. No zmieniamy się, stale się zmieniamy, stale dojrzewamy. Cóż, ja wtedy miałem te 30 lat, prawda? Dzisiaj już nie chcę mówić ile mam, ale to nie sztuka obliczyć. I w tej chwili na twórczość Beethovena patrzę no, z pewnego pułapu większej dojrzałości niż to miało miejsce 20 ileś tam 7 lat temu. To jest chyba naturalne. Beethoven należy do pańskich najbardziej ulubionych kompozytorów.